Dzień dobry państwu. Telewizja w Polsce.pl dzisiaj nadaje z Krakowa. Jakub Maciejewski dla państwa z gorącym pytaniem. Jak Gazeta Wyborcza zohydzała święta? I zapytam, proszę państwa, kibiców, zresztą sprzymierzonych ich kluby w Wielkim Sojuszu. Krakowia, Wojciech Mucha, ale też pisarz i publicysta, i Artur Cejrowski, Arka Gdynia, ale też komentator portalu w Polityce.pl. Witam panów serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Skoro kibice, to zdaniem Gazety Wyborczej, na pewno też antysemici, na pewno też homofoby, na pewno też czciliście panowie święta w jakiś taki zapszański, wieśniacki sposób, bo oto Gazeta Wyborcza zaserfowała Polakom na święta cały pakiet no przyjemnych obrazków. Proszę o pokazanie. A więc, drodzy państwo, co rusz Matka Boża w błyskawicy strajku kobiet, to nie wszystko, bowiem tam po chwili są kolejne obrazki. Polska czerń z widłami, która wyrzuca Józefa i Maryję, albo pisze słowo Żydy na właśnie Maryi i Józefie, albo też przejechany przez samochód święty Mikołaj, piszący do Pana Boga, że ma już dosyć problemów psychicznych. Mamy też tak, jak pożera nogi kobieta, to wampir, który pierwszy był w Polsce, to w Polsce odkopywano groby w pierwszej kolejności, proszę państwa. No i Netflix, no bo Polacy nie lubią homoseksualistów. No więc taki oto pakiet antysemicko-homofobiczny, o, ciemnogrodzki przedstawia Gazeta Wyborcza Polakom. Nawet tam słodki Jezu przeklina w pewnym momencie. No i zapytam najpierw Wojtka Muchę, jak tam twoje antysemickie, katolickie, konserwatywne święta? Czy zgodnie z tym obrazem Gazety Wyborczej? Wiesz, Jakub, ja to trochę się uśmiecham, ale tak bardziej sardonicznie, coś jak Hochpander w Misiu, tak z przekąsem, bo już który raz kolejny widzimy te same powielane obrazy, te same narracje, które się w Gazecie Wyborczej pojawiają, czy to z okazji świąt Bożego Narodzenia, czy to z okazji 11 listopada, czy z okazji każdej jednej ważnej dla Polaków daty, rocznicy, czy właśnie święta. Cóż, Gazeta Wyborcza zjada swój własny ogon, ale tak sobie pomyślałem, że czy tak naprawdę powinniśmy się tym przejmować. Dwa dni temu, 27 grudnia, minęło 18 lat od czasów, kiedy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej pojawił się tekst "Przychodzi Rywin do Michnika". Wtedy Gazeta Wyborcza była u szczytu swojej potęgi, no który to, prawda, ten szczyt trwał jeszcze kilka lat, ale no już myślę, że mało kto o tym pamięta. Jeśli popatrzymy na akcje spółki Agora, to one szczęśliwie... I nie wiem, czy tak naprawdę poza gronem jakichś masochistów, którzy lubią się tymi treściami katować, i nas, którzy no, prawda, z racji zawodowej musimy o tym mówić, jest jeszcze jakaś większa grupa ludzi, która się tym przejmuje. No, na pewno są jacyś entuzjaści, tak jak powiedziałem, którzy z tych czy innych powodów lubią sobie takie treści serwować, no ale przecież wiemy doskonale, że amatorów treści drastycznych na świecie nie brakuje. Ludzie oglądają horrory, ludzie oglądają straszną pornografię i nic dziwnego, że i takich treści jak w Gazecie Wyborczej znajdują się sympatycy. Warto to komentować, ale czy warto się przejmować? Nie mam takiego wrażenia. Wszyscy spędziliśmy święta w taki sposób, w jaki chcieliśmy, kultywując tradycje, odwołując się do Boga, do rodziny, do tego wszystkiego, co jest dla nas ważne. A że sobie tam na Czerskiej, prawda, w tych miasmatach siedzą, no to sobie siedzą, tyle tylko, że oni już doskonale wiedzą, że czas ich, prawda, przemija, jeśli już nie przeminął. Nie jestem pewien, czy przemija, bo wciąż jest to bardzo opiniotwórcza gazeta, za którą inne ośrodki medialne powtarzają główne narracje dotyczące Polski czy kolejnych rządów, ale też Gazeta Wyborcza zdaje się, że ewoluuje. Jeszcze pamiętam wywiad na święta z teologiem sprzed 5 lat, który mówił o poświęceniu
świętego Józefa, no, który przyjął rodzinę, w której nie był tak w 100% ojcem. Czy pamiętam też różne inne takie świąteczne, no nawet takie chrześcijańskie treści, a mam wrażenie, że tutaj już kierowcy z Czerskiej zdjęli ręce z kierownicy, docisnęli gazu i to już jest jazda bez trzymanki. To gdzie będziemy za kilka lat? Czy to do mnie pytanie, czy do kolegi, bo nie, nie wiem, czy nie przerwało mi czegoś. Trochę nam uciekł redaktor. Tak. Ale jak chyba... będzie Gazeta Wyborcza wyglądała za kilka lat, skoro oni coraz bardziej jednak pędzą w stronę jakichś takich treści antykościelnych i zohydzających jednak święta, czy w ogóle wszystkie tradycje? Do kogo pytanie, redaktorze? Artur Cejrowski, proszę. Dobrze, to ja z tej szczęśliwości, że mogę w jednym programie wystąpić razem z kibicem Krakowi, zacnym kibicem Krakowi, odwołując się do tego twojego pierwszego pytania, redaktorze, odnośnie antysemityzmu, powiem, że Krakowia jest jedną z wielu piłkarskich drużyn na świecie, które z dumą odwołują się do swojego żydowskiego dziedzictwa, bo na trybunach Krakowi, ale też na naszych gdyńskich trybunach można zobaczyć transparenty z napisem Judegang. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to z pewnością sięgnie głębiej do źródeł i zobaczy, do czego konkretnie odwołują się te hasła, jak bardzo ten antysemicki, w cudzysłowie, przekaz jest eksponowany na naszych stadionach, na stadionach Ajaxu, na stadionach Tottenhamu, czy właśnie na stadionie Krakowi, a także czasami na naszym gdyńskim stadionie, bo przecież Krakowia to nasza druga połowa Arki Gdynia. Ale wracając już do historii Gazety Wyborczej, do twojego pytania o to, czy to środowisko, bo tak chyba należy mówić o Gazecie Wyborczej, środowisko polityczne, środowisko bardzo mocno zaangażowane w spór polityczny w Polsce, środowisko, które, przypomnijmy, przed wyborami tymi i tamtymi rozdało ponad 1 000 000 bezpłatnych, ciężko to w ogóle nazwać gazetą, egzemplarzy jakiejś takiej politycznej agitki dla swoich coraz mniej licznych czytelników, coraz mniej licznych w Polsce. Natomiast Gazeta Wyborcza wciąż niestety ma bardzo pokaźne grono czytelników na zachodzie Europy, wciąż jest liczącym się głosem na zachodzie Europy. To jest wynik wielu lat zaniedbań tej konserwatywnej strony w Polsce, która nie stworzyła i dalej tworzy w bólach taki głos za granicą, który byłby słyszalny, który byłby reprezentatywny, który byłby głosem ważnym w sporach toczących się nie tylko w Polsce, ale i za granicą. No, te antypolskie utarczki, które obserwujemy w Gazecie Wyborczej, dotyczą spraw, o których wspomniałeś, dotyczą ataków na katolicyzm, na Matkę Bożą, na polskość tak szeroko rozumianą, ale dotyczą też spraw błahych, no, żeby daleko nie sięgać, chociażby ostatnie dni i spór dotyczący obecności Polaków na konkursie czterech skoczni. No na Boga, mało kto mógłby pomyśleć, że i tam Gazeta Wyborcza i jej dziennikarze znajdą elementy do tego, żeby Polaków zaatakować, a i tam pokazano, że to tak naprawdę nie Niemcy zadecydowali o tym, że Polaków należy wykluczyć, ale jakieś czynniki obiektywne, wirus Klemensa Morańki. Później kiedyś okazało, że to jednak negatywny test Klemensa i że jednak Polacy wystąpią, to gazeta została z tymi swoimi pierwszymi tekstami i tak trochę nie do końca wiedziała, jak się teraz zachować i kogo obwiniać. I faktycznie gdzieś tam pojawiły się sugestie, że być może Niemcy jakimiś zakulisowymi sposobami próbowali wykluczyć Polaków z konkursu Oberstdorfii, z konkursu czterech skoczni, którego Niemcy są współorganizatorem. I ten modus operandi, który polega na atakowaniu absolutnie wszystkiego, co jest przejawem polskości, widać w każdym jednym niemalże tekście, nawet już w działach sportowych. W Polsce ten głos na szczęście jest już coraz słabiej słyszalny, coraz słabiej uznawany za ważny głos w debacie publicznej, natomiast na zachodzie Gazeta Wyborcza wciąż jest ważnym obiektem tej narracji, która wychodzi z Polski. Wojtku, ty mówisz, że nie ma co się tym przejmować, ale jednak porównałeś to do poziomu pornografii czy horrorów, jakiejś abstrakcji i patologii, a to jest jednak w mainstreamie. No to dlaczego gazeta tak skrajna, tak radykalna, tak zohydzająca, najważniejsza dla Polaków, jest właśnie w mainstreamie, jest tak bardzo opiniotwórcza? Teraz, po 30 latach od swojego zaistnienia. Cóż, to wynika bardzo...
Potrzeba by nam bardzo długiej analizy. Ja tylko się odwołam jeszcze do jednej daty. 26 grudnia przed kilkoma dniami zmarł Stanisław Remuszko, dziennikarz i publicysta, który to jest autor bodaj pierwszej książki poświęconej środowisku Gazety Wyborczej. Ona została wydana jeszcze na początku lat 90. Pan Remuszko pracował w powstającej Gazecie Wyborczej. Odszedł z zespołu, co już wówczas motywował rozczarowaniem polityczną ewolucją tego pisma i tym, w jaki sposób zachowywała się redakcja. Dużo by mówić. Do tej książki warto odesłać każdego, kto jeszcze nie zna kulistów powstania Gazety Wyborczej i tego, dlaczego ci ludzie są tacy, jacy są i dlaczego wychowują pokolenia sobie następnych. No, pytałeś, dlaczego jest w mainstreamie? Dlatego, ponieważ udało się tą polską łódkę w jakiś taki nieprzyjemny sposób rozpuszczać. I jest, rzeczywiście jest. No, to też powiedziałem, że jest część ludzi, Takie pytanie o to, dlaczego inteligencja polska, dlaczego tak wiele osób ze środka, z centrum politycznego uważa Gazetę Wyborczą za umiarkowaną, skoro to jest przecież bardzo radykalna redakcja, która, tak jak powiedziałeś, Arturze, i do ciebie kieruje to pytanie, podpala wszystko, co związane z Polską, no i centrowa, umiarkowana zupełnie nie jest. Wspomniany przez Wojtka Stanisław Remuszko, który był w tym pierwszym zespole Gazety Wyborczej, zrobił bardzo dużo do tego, żeby ten mit Gazety Wyborczej zdekonstruować. Niestety nie będzie już okazji, żeby jego do studia zaprosić i z nim porozmawiać, bo świeć pani nad jego duszą, zmarł był dwa dni temu, ale równie dużo dla zdekonstruowania tego mitu Gazety Wyborczej zrobił Ziemkiewicz, który również wielokrotnie pisał o całym salonie skupionym wokół Adama Michnika, guru Gazety Wyborczej. I no, pytanie, dlaczego tak wiele osób traktuje Gazetę Wyborczą jako ważny głos, pomimo tego wszystkiego, co o niej wiemy, pomimo tego wszystkiego, co widzimy, jest właśnie pytaniem tak naprawdę o to, dlaczego tak wiele osób chce aspirować wciąż do tego salonu. No, bo wypada, bo to jest część takiej swoiście rozumianego salonu, elity, w której po prostu wypada być, w której dobrze jest się pokazywać, która też ma, nie oszukujmy się, bardzo duże wciąż wpływy biznesowe w naszym kraju. I to dlatego część osób uznaje Gazetę Wyborczą i jej dziennikarzy za osoby, które warto zapraszać do programów, warto cytować, warto pokazywać w innych mediach, bo to jest jedno wzajemnie wspierające się środowisko biznesowe także, bo ta polityka bardzo często jest przecież z biznesem sprzężona. A wspomniany Remuszko pisał przecież, że dziś Gazeta Wyborcza jest dokładnie zaprzeczeniem idei i solidarności, z której się wywodzi, więc to warto pamiętać. No, a to jest też ciekawe, bo Stanisława Remuszko zamierzam obszerniej cytować w naszym programie w następnej części. Powiedziałeś o Rafale Ziemkiewiczu, ale był jeszcze Waldemar Łysiak, który także 20 lat temu w znakomitych książkach Salon dekonstruował to rzekome bohaterstwo czołówki Gazety Wyborczej. Wojtku, ty tak wyraziłeś satysfakcję, że akcje Agory spadają. Jakbyś jeszcze na koniec mógł powiedzieć, bo przecież Gazeta Wyborcza nie tylko z gazety się utrzymuje. Właściwie źródła ich dochodów są z innego miejsca. No ale może ty byś parę słów o tym powiedział. No cóż, to nie chcę być też złośliwy i mówić, że jedyne co może dobrego wyniknąć z koronawirusa, to spadek akcji Gazety Wyborczej, ale rzeczywiście tak jest. Gazeta Wyborcza, czyli spółka Agora, traci w tym roku wyjątkowo. Traci, ponieważ motorem napędowym tej spółki była przede wszystkim sieć kin, które z oczywistych względów w tym roku nie przyniosły zbyt dużych dochodów, ale to także sieć firmy, które zajmują się reklamami wielkopowierzchniowymi na przystankach czy w innych eksponowanych miejscach, a w racji tego, że no oczywiście ludzie mniej się przemieszczają, to przypuszczam, że także i ten segment jest poszkodowany. Dużo by mówić, nie zaglądam nikomu do portfela, jednak z pewnym entuzjazmem kibicuję tym trendom giełdowym.
No i drodzy państwo, po świętach Wojtek Mucha z pewnym optymistycznym akcentem. Tak, bo Gazecie Polskiej jako antypolskiemu ośrodkowi z takimi właśnie treściami. Jak... Gazecie Wyborczej, bo nie wiem, tutaj odwołałeś się do mojego poprzedniego miejsca pracy, czyli Gazecie Polskiej. Gazecie Wyborczej, oczywiście. Myślę, że Tomasz Sakiewicz mógłby się zdenerwować. Jak najbardziej przepraszam Tomasza Sakiewicza, bo Gazeta Polska czy Tygodnik Sieci to różne chorągwie tej samej propolskiej armii. Ale drodzy panowie, drodzy kibice, drodzy państwo, zostańcie z nami. Wracamy po przerwie z mocnymi cytatami klasyków, których tu wspominaliśmy o Gazecie Wyborczej. Za chwilę następna część programu Gorące Pytania.